Moi drodzy, jeszcze jeden krótki film instruktażowy, jak wykonać ćwiczenie przy użyciu Rapid Minera. Nie będę już powtarzał tych pojęć, które omówiłem w filmie związanym z Orange Data Mining, czyli te pojęcia takie jak macierz pomyłek, albo krzywa ROC, albo co to jest zbiór uczący, co to jest zbiór testujący, co to jest przetrenowanie klasyfikatora. Tutaj już skupiamy się technicznie na wykonaniu tego ćwiczenia w Rapid Minerze. W pierwszej chwili może Wam się wydawać, że to nie jest zbyt intuicyjne, ale wykonanie takiego jednego, drugiego workflow od razu powoduje, że potem bardzo szybko będzie Wam to szło. Sugeruję w ćwiczeniu, żeby tym razem posłużyć się danymi syntetycznymi. W tym celu weźmiemy sobie operator generate data. I operator generate data posłuży nam do wygenerowania danych syntetycznych. Weźmy sobie, nie wiem, z 10 tysięcy tych zbiorów danych, czy tych instancji, rekordów. Proponuję ograniczyć się tylko do dwóch atrybutów, łatwiej będzie to zwizualizować. Natomiast co to jest ta target function? Ten operator potrafi wygenerować różne rozkłady danych na potrzeby na przykład grupowania albo właśnie klasyfikacji. Można sobie rozwinąć tę listę, zobaczyć mniej więcej jakiego rodzaju funkcje można sobie tutaj wygenerować. Obejrzyjmy sobie przykładową, na przykład checkboard classification. Jak widzicie, mamy dwa atrybuty, jedną zmienną zależną, czyli naszą etykietkę. No i wizualizacja, jakbyśmy sobie tworzyli wizualizację, no to mniej więcej wygląda to w ten sposób. Tak? Mamy atrybuty A1, A2, mamy podział na klasy, no i ten podział na klasy jest taki bardzo liniowy względem poszczególnych atrybutów. Można by takie proste reguły dla każdego atrybutu wyznaczyć i na tej podstawie dokonać klasyfikacji jako przykłady, tak, należące do klasy niebieskiej albo zielonej. My w naszym ćwiczeniu posłużymy się troszeczkę trudniejszym zbiorem danych do klasyfikacji. Wybierzemy sobie Gaussian Mixture Clusters, czyli taki zbiór mieszanin gaussowskich. One wyglądają mniej więcej w ten sposób. Jak popatrzycie sobie na statystyki, tak, to mamy tutaj, akurat ta funkcja generuje cztery mieszaniny, jedna z nich jest najbardziej liczna, jeden klaster, a trzy pozostałe są troszeczkę mniejsze. Wizualnie to wygląda mniej więcej w ten sposób. No i mamy tutaj nasze zbiory danych. Nadal klasyfikacja jest prosta, dlatego że jak widzicie, da się liniowo wydzielić te fragmenty tej przestrzeni atrybutów A1, A2, tak żeby bezpośrednio sklasyfikować daną instancję jako należącą na przykład do klastra 1, do klastra zielonego, czy do klastra 2, klastra niebieskiego. My tutaj nie interesujemy się teraz klastrowaniem, nas interesuje klasyfikacja. W jaki sposób teraz zbudować podstawowy przepływ? Pierwszą sprawą jest wygenerowanie zbioru uczącego i zbioru testującego. RapidMiner posiada operatory, które się nazywają validation. I operator validation załatwia nam dwie sprawy od razu. On po pierwsze dokonuje podziału zbioru na zbiór uczący i zbiór testujący, a po drugie aplikuje zbiór uczący do uczenia modelu i jednocześnie aplikuje nauczony model bezpośrednio do zbioru testującego. Więc w RapidMinerze nie ma niebezpieczeństwa, że będziemy testowali nauczony klasyfikator na zbiorze uczącym, co byłoby błędem metodologicznym. Tutaj te dwie rzeczy są całkowicie, te dwa zbiory są od siebie całkowicie odseparowane, więc tego problemu nie ma. Najprostszy operator to split validation. Split validation podzieli nam zbiór danych na dwa podzbiory zgodnie z zadanym progiem podziału, tak 70% w tym przypadku pójdzie do trenowania klasyfikatora, a 30% zostanie wykorzystane do testowania klasyfikatora. Zauważcie, że ten operator różni się, jeżeli chodzi o jego wygląd. Jest taki jakby wypukły, czy to jest kilka ikonek nałożonych na siebie. W RapidMinerze to oznacza, że to jest operator złożony, który wewnątrz siebie ma pewien wewnętrzny przepływ, który należy też skonfigurować. Wchodzimy do tego operatora, klikając na nim dwukrotnie i to jest wewnętrzny przepływ reprezentowany przez operator split validation. Jak widzicie, ten przepływ dzieli się tutaj na dwie części. Mamy fazę uczenia i fazę testowania. W fazie uczenia RapidMiner oczekuje umieszczenia operatora, który jest w stanie wygenerować jakiś klasyfikator. W fazie testowania zaaplikujemy nauczony model do danych testowych i wstawimy operator, który wyliczy nam macierz pomyłek i dokładność klasyfikatora. Teraz, jeśli chodzi o samą klasyfikację, podobnie jak w przypadku Orange Data Mining, posłużymy się tutaj najprostszymi możliwymi modelami. Najprostszy możliwy to Rule Induction, czyli operator, który wygeneruje nam zbiór prostych reguł, które posłużą nam do odróżniania od siebie poszczególnych klastrów. Ten operator dostanie na wejście
zawartość portu training, czyli tylko i wyłącznie dane uczące wejdą na wejście tego operatora i ten operator wypluje z siebie model klasyfikacji, tutaj za pomocą portu wyjściowego model. Co w fazie testowania? W fazie testowania zawsze będziemy umieszczali sekwencję dwóch operatorów. Pierwszym z nich jest apply model. Operator apply model działa w ten sposób, że aplikuje on nauczony model do zbioru testowego. Tutaj mamy zbiór testowy. W tym zbiorze testowym my wiemy, jakie są prawdziwe etykiety, tak? Wiemy, czy dany przykład należy do klastra 0, 1, 2 czy 3, ale ten fakt ukrywamy przed modelem. To zadaniem modelu jest dokonanie predykcji, jest przewidzenie, czy dany, do którego klastra należy dany przypadek. No i oczywiście później będziemy badali jakość klasyfikatora, to znaczy trafność jego przewidywań. Zatem zbiór testowy przekazujemy na wejście tego operatora, no i musimy teraz jeszcze zobaczyć, jak dobrze działa nasz operator. Zbiór operatorów, nasz model, przepraszam, performance. Poszukajcie sobie operatorów performance. Tutaj RapidMiner dostarcza Wam kilka operatorów, które potrafią policzyć różne miary jakości klasyfikatorów i innych modeli. W zależności od tego, czy problemem, który rozważamy, jest klasyfikacja, czy klasyfikacja binarna, czy na przykład regresja, czy ranking itd., itd. Nas teraz interesuje prosta klasyfikacja. No, nie jest to klasyfikacja binarna, nie klasyfikujemy naszych przykładów do dwóch tylko klas. Tak, nie, źle, dobrze, pozytywny, negatywny. My tutaj mamy cztery klasy decyzyjne. Tak? Te klastry reprezentują nam klasy decyzyjne. Więc zbiór, etykietowany zbiór danych przesyłamy do operatora performance, który wylicza macierz pomyłek, dokładność klasyfikatora i wszystko zwraca w postaci jednego wektora, wektora performance, który będziemy chcieli wysłać jako wynik działania całego tego przepływu. I to jest wszystko. To jest wszystko, żeby zbudować klasyfikator w RapidMinerze. Wracamy teraz na poziom głównego procesu. Tutaj jest link process. Zawsze możecie wejść z powrotem, wrócić sobie tutaj. Wynikiem działania tego przepływu złożonego, jak pamiętacie, były trzy rzeczy. Był sam model, jeżeli chcemy podejrzeć model, to on jest tutaj, w tym porcie. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak wyglądają te reguły, musimy je przekazać jako wynik działania całego procesu. Natomiast macierz pomyłek i ogólnie oszacowanie jakości klasyfikatora jest zwracane tutaj w porcie average, który również zwrócimy jako wynik działania klasyfikatora. I w zasadzie to wszystko. Jesteśmy gotowi, żeby uruchomić nasz model. Model się policzył. No i teraz, to jest nasz zbiór danych. Od razu sobie go zwizualizujemy, po to, żeby łatwiej było potem go ocenić. Teraz macie tutaj model. Nasz model sprowadza się dosłownie do czterech reguł. Pierwsza reguła mówi, jeżeli atrybut drugi jest mniejszy niż 4,7, wtedy przypadek należy do klastra numer 1. Sprawdźmy. Atrybut drugi większy niż 4,7. Atrybut drugi jest tutaj, 4,7 jest w tym miejscu, zatem ta reguła mówi, jeżeli atrybut drugi jest powyżej tej wartości, to wszystko należy do klastra pierwszego. Bardzo sensowna reguła, jak widać w 100% poprawna. Jeżeli ta reguła nie jest spełniona, czyli nie udało nam się zaklasyfikować elementu jako należącego do klastra zielonych, to teraz musimy rozróżnić przypadki należące do klastrów pomarańczowy, niebieski i czarny. Robimy to za pomocą kolejnej reguły. Jeżeli atrybut drugi jest mniejszy niż minus 6,7, to wtedy należy przypadek do klastra numer 3. 6,7 minus 6,7 to jest gdzieś tutaj. Znowu dobrze wyekstrahowany ten klaster. No i tak dalej, i tak dalej. Tak moglibyśmy sobie to liczyć. Popatrzmy sobie na macierz pomyłek. No i widzicie, że tutaj mamy klasyfikację, która jest perfekcyjna. Tak? Nie mamy absolutnie żadnego, każdy przypadek jest dobrze sklasyfikowany. Zwróćcie uwagę, że RapidMiner, w przeciwieństwie do praktycznie wszystkich narzędzi, które są na rynku, odwraca, dokonuje pivotu tej macierzy pomyłek. Normalnie oczekujemy, że w wierszach będziemy mieli prawdziwe przypisanie instancji do klas, a w kolumnach będziemy mieli wartości przewidywane przez model. W RapidMinerze jest dokładnie odwrotnie. Znaczy, zwróćcie uwagę, że to w wierszach są predykcje. Tu jest liczba instancji przewidywanych przez model jako instancje z klastra 0, a tutaj są prawdziwe predykcje, no, więc to może być w pierwszej chwili troszeczkę mylące, no ale akurat w tym przypadku mamy bardzo dokładny wynik. Jeżeli chcielibyśmy sobie spróbować jakiegoś innego algorytmu, sprowadza się do tego, że musimy tylko wyrzucić ten tutaj i możemy sobie wstawić jakiś inny algorytm, na przykład
jest sobie prosty algorytm Decision Stump. I algorytm Decision Stump działa w ten sposób, że on poszukuje reguły, ale takiej reguły, która dotyczy tylko i wyłącznie jednego atrybutu. Czyli on spróbuje znaleźć sobie tylko pojedynczy atrybut, za pomocą którego jesteśmy w stanie odróżnić, rozróżnić przykłady należące do poszczególnych klastrów. Zobaczmy, jak to zadziała w praktyce. I tu, jak widzicie, już pojawiły się błędy. Udało się poprawnie przewidzieć wszystkie przykłady należące do klastra trzeciego i udało się poprawnie przewidzieć wszystkie przykłady należące do klastra pierwszego. Natomiast wszystkie instancje z klastra 0 i wszystkie instancje z klastra 2 zostały błędnie przypisane. Dlaczego? Dlatego, że ten decision stump wybrał sobie jako najbardziej informatywny, najsilniejszy atrybut rozróżniający, wybrał sobie atrybut drugi i uznał, że jeżeli wartość tego atrybutu jest mniejsza niż 6,7, to wtedy przykłady należą do klastra numer 3 i to jest oczywiście prawda, tak? To jest znowu jeszcze raz ten przykład tutaj. Natomiast powyżej tego wszystko zostało sklasyfikowane jako należące do klastra zielonego, bo jest to klaster większościowy, tak? W nim jest najwięcej przypadków, no ale jak widać, tutaj niespecjalnie to dobrze zadziałało. No i można by też sobie jeszcze na odchodnym zobaczyć, co się stanie, jeżeli na przykład to zmienimy i w to miejsce wstawimy, dajmy na to drzewo decyzyjne. No może tutaj mamy już od razu decision tree. Jeszcze taki hint. Często w RapidMinerze możecie nie pominąć ręczne dopinanie przepływów. Tutaj macie przycisk, który generuje autowire. W niektórych przypadkach udaje się modelowi całkiem sensownie to zrobić. To akurat dodatkowo jeden przepływ jeszcze wygenerował, ale nie ma to większego znaczenia. I drzewo decyzyjne, które działa prawie że dobrze, ma tylko problem tutaj z odróżnieniem przykładów należących do klastra 0 i do klastra 1. Samo drzewo decyzyjne, jak widzicie, też nie jest specjalnie duże i złożone, chociaż nie, nie ma akurat tutaj takiego problemu. Czyli w pierwszej kolejności testuje wartość atrybutu drugiego, tak, i w zależności od tej wartości albo przypisuje wszystko jako należące do klastra 3, albo tak, dokonuje kolejnego testu na atrybucie drugim, ewentualnie na atrybucie pierwszym. Tak, no i macie już pomyłek, zobaczmy sobie jeszcze raz wizualizacja, dokładnie ten sam zbiór danych i performance vector, no, tak wyglądający. To oczywiście te konkretne algorytmy znowu nie mają żadnego znaczenia, będziemy jeszcze sobie o nich dokładnie mówić, tłumaczyć dlaczego, jak one działają, jakie są parametry, co wpływa na ich dokładność. Na tym etapie nie ma to dla nas takiego dużego znaczenia. Tutaj przede wszystkim interesuje nas nauczenie się, w jaki sposób w ogóle wygenerować taki przepływ, który w RapidMinerze pozwoli Wam zbudować klasyfikator. Gdyby zamiast tej walidacji chcielibyśmy użyć walidacji krzyżowej, to wówczas musielibyśmy podmienić ten operator na operator cross-validation. Operator cross-validation taką możliwość Wam daje. Myślę, że to w zupełności wystarczy, żeby już sobie samemu zacząć eksperymentować i bawić się z samym tym przepływem. No jak powiedziałem, o tych algorytmach jeszcze sobie będzie okazja bardzo dużo powiedzieć.